Nadwaga, bóle kręgosłupa, ryzyko cukrzycy i nadciśnienia to tylko część dolegliwości, na jakie naraża nas siedzący tryb życia. Gorzej, gdy nasza praca zawodowa wymusza na nas siedzenie przed komputerem, a my robimy to niekoniecznie w dobrej postawie. O tym, że w przypadku takiej pracy konieczny jest ruch, wiemy wszyscy, ale nie każdy, na przykład ja, potrafi zmotywować się do regularnej aktywności. Dzisiaj dostałam jednak do testowania Huawei Watch 3 w wersji na eleganckiej bransolecie, który ma pomóc mi we wdrożeniu zdrowego trybu życia. Huawei Watch 3 to linia smartwatchy działających pod kontrolą systemu operacyjnego Harmony OS. Nowe flagowce gwarantują całodobowe monitorowanie pulsu, natlenienia krwi i stresu. Są też wyposażone w czujniki temperatury skóry oraz potrafią weryfikować jakość snu. W zegarku jest 100 trybów sportowych uwzględniających różne dyscypliny i miejsca ich uprawiania. A teraz przekonamy się, co można z tym zrobić. Okej, okay, więc tak, nie przepadam za siłownią, trudno okay. jest mi się zmotywować, jeżeli chodzi o regularną aktywność fizyczną, ale z drugiej strony chciałabym, żeby tego sportu było w moim życiu troszeczkę więcej, chciałabym zrobić kondycję i chciałabym schudnąć tak z 5 kilo. Czy jest dla mnie jakaś szansa? Oczywiście, że tak. Pierwszy krok jest najtrudniejszy, natomiast później to gdzieś tam lawinowo ruszy. Powiedz mi tylko, jak często możesz trenować i jaka forma aktywności ci się podoba? Okej, jeżeli chodzi o moje ćwiczenie do tej pory, to na przykład jeżdżę konno, pływam kajakiem, ale to jest no tak jazda konno raz w tygodniu, kajakiem no to raz na jakiś czas weekendowo. A co powiesz na bieganie plus pływanie, ale wiesz, gdzieś tam na basenie? Okej, pływanie na basenie brzmi fajnie, myślę, że to by się dało zrobić. Jeżeli chodzi o bieganie, to jestem kompletnie zielona. Nigdy nie biegałam i myślę, że to byłby taki naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podstawowy etap. A jak często, bo o to też pytam, jak często mogłabyś trenować? Jeżeli byś przeszła przez jakieś takie, nazwijmy to, ćwiczenia wprowadzające do biegania, jakieś marszobiegi, tak żeby gdzieś tam mentalnie się nie zablokować. Myślę, że 3 razy w tygodniu bieganie ok, basen może 2. Okej, okay, 5 razy, super. Myślę, że w 3 miesiące zrzucić około 5 kilogramów. Okej, okay, a czy w motywacji do osiągania tego celu może mi pomóc smartwatch? Jak najbardziej. Ja podszedłem do tego troszeczkę z psychologicznego punktu widzenia, tak? Żeby usiąść sobie raz w tygodniu i sprawdzić, czy w ogóle taką jednostkę wykonaliśmy, tak? A jeżeli już ją zrobiliśmy, to w oparciu o to narzędzie zobaczyć, sprawdzić, tak, na jakim tętnie pracowaliśmy i jak długo trwały wysiłki, kiedy nam było najciężej, żeby też jakby nie tracić tej motywacji do treningu. Wiesz co, do osób początkujących nie wychodziłbym powyżej 140 uderzeń serca na minutę. Zależy nam w dużej mierze na wysiłku anaerobowym, żeby ten proces spalania tkanki tłuszczowej był jak największy, a żeby gdzieś tam po drodze nie gubić tej masy mięśniowej. Tak naprawdę w telegraf się ten skróci i całą do roboty. OK, wchodzimy w aplikację Huawei Zdrowie. Tej nocy spałam 6 godzin i 48 minut, całkiem nieźle. Wszystkie parametry w normie, wychodzi więc na to, że całkiem dobrze się wyspałam. A to oznacza, że możemy zaczynać trening. Co fajne, na ten smartwatch można pobierać aplikacje bezpośrednio ze sklepu App Gallery. Ja ściągnęłam sobie Early, więc mogę sprawdzić, czy jakość powietrza jest dzisiaj odpowiednia do aktywności na dworze. Jest doskonale, więc możemy zaczynać. W aplikacji mogę wybrać jeden z gotowych treningów. Weźmiemy ten podstawowy, marsz i bieg. Start the workout. First position, speed walk. Na razie mam iść bardzo szybko. Co przydatne w razie na przykład wypadku, jeżeli Huawei Watch 3 wykryje upadek, natychmiast przejdzie w tryb awaryjny i wyśle powiadomienie do uprzednio przekazanego kontaktu. A w przypadku 5-krotnego naciśnięcia przycisku w górę, zegarek automatycznie połączy się ze służbami ratunkowymi.
A propos dzwonienia, zegarek można też odbierać gestami. Zaciśnij pięść i puść, aby odebrać, albo przekręć nadgarstek w celu wyciszenia połączenia. Okej, po treningu. Fajne było to, że zegarek przez cały czas mnie asystował. Mówił o tym, kiedy powinnam biec, kiedy powinnam iść szybkim marszem. Do tego wszystkiego miałam cały czas komunikat na temat swojego tempa i na temat tego, w jaki sposób powinnam oddychać. Okej, czas na pracę. Kolejna przydatna funkcjonalność to przypomnienie o tym, żeby się ruszać w czasie godzin spędzonych przed komputerem. Urządzenie będzie wibrować i włączać ekran, jeżeli co godzinę nie wstanę i trochę się nie poruszam. Dodatkowo w zegarek wbudowane są proste ćwiczenia oddechowe, po to, aby odrobinę się zrelaksować i wyciszyć. To na koniec dnia, relaks na basenie. Wśród ćwiczeń mam też tryb pływanie, bo smartwatch jest odporny na wodę. Przed treningiem zmieniłam bransoletę na drugą dołączoną do zestawu, z gumy, więc idealnie na basen. Odpalamy tryb pływania w basenie. Start. W tym momencie ekran się zablokuje, ale postępy naszego treningu będą cały czas rejestrowane. Osuszanie. Taki zegarek to naprawdę fajna sprawa, a powiadomienia, które spływają przez cały dzień, działają naprawdę motywująco. Urządzenie dostarczy nam wszelkich danych, które pozwolą nam ocenić, czy ćwiczyliśmy prawidłowo oraz jakie były tego efekty. W aplikacji Huawei Zdrowie widzimy na przykład efekty mojego dzisiejszego porannego marszobiegu. Gdyby się okazało, że rozpoczęliśmy ćwiczenia i zapomnieliśmy włączyć aplikacji treningowej, to w przypadku 6 najpopularniejszych aktywności urządzenie wykryje je samo. Włączy się na przykład po 10 minutach biegu. Urządzenie ma oczywiście wiele innych funkcjonalności, o których nie wspomniałam, na przykład funkcję eSIM, czyli wirtualną kartę SIM. Dzięki niej na dłuższe wyprawy rowerowe czy biegowe możemy wybierać się bez telefonu, wystarczy sam zegarek. Tą możliwość udostępnia już 2 operatorów polskich sieci komórkowych. Poza tym w zegarku możemy mieć nawigację, listę zakupów, a nawet paszport covidowy i wiele, wiele innych. To wszystko do odkrycia dla miłośników gadżetów technologicznych i myślę, że będą mieli z tego odkrywania dużo radości.